Nie dokonujmy tak. Chodźmy. Dokness. Dokness. Idę. Co on chce zrobić? Co on gadał coś o unicestwieniu? Co on coś... Co? Dokness. Panowie! Gdzie mogę was zostać? Czy my jesteśmy przed domkiem pana na tym ganku? Świetnie się składa, bo akurat potrzebujemy jeszcze paru subiektów. Jakich subiektów? No wie, przykro mi, że musimy się w ten sposób rozstać. Dajcie z nogi! Śmiertelniku z wyspy Kerogo. Umarłeś 4 stycznia 2002 roku, a teraz zaprowadzę cię do miejsca, gdzie spędzisz resztę czasu. Ale dzień dobry, może tak na... Dzień dobry? Czy ty w ogóle wiesz, co zrobiłeś? No, ty w ogóle domyślasz się, gdzie jesteś? Ale... No na pewno nie... Głupcze, ty... umarłeś. Oh, ale to jestem dalej na wyspie? Nie. Opuściłeś wyspę Kerogo i nigdy tam nie wrócisz. Teraz podążaj za mną. Okej, ale... Pokażę ci miejsce. Ale... Domyślasz się chyba, że trafiłeś do piekła, prawda? Jest noc, zaraz będzie dzień. Chodź za mną, bo kara będzie większa. Okej, okay, a zaraz... wydłuża twoje cierpienie, Damianie. Okej, ale ja jeszcze żyję, halo. Znaczy, tak mi się wydaje, w sensie mam ręce... Nie żyję. Jesteśmy w miejscu z innego świata. Ale to... No dobra, mam panu... A w sumie to nic nie mam przy Obserwowałem sobie. Obserwowałem was jakiś czas, szczerze powiedziawszy. I powiem, ale... że takie... takich to... dwóch idiotów nie widziałem dawno. Ale to... Czemu to jest lawa? Halo? Czy to jest... Tak, to jest piekło. Czego nie rozumiesz nadal? Dlaczego ja trafiłem do piekła akurat? Dlaczego trafiłeś do piekła? Pamiętasz, co robiłeś w poprzednią niedzielę? O Jezu, nie gadajmy o tym, dobra. Myślałem, że nie patrzy. Bo kara będzie większa. Dobra, już idę, jeju. No przepraszam. Tak szczerze, chyba spostrzeliście, że coś jest nie tak z wyspą Kerogo, prawda? Czy nadal... Zna pan ten kawał o tej, jak ona to kawał. Miała? Kawał tortur znam, chodź za mną. Chodziło mi o zakonnicę drzeszącą buzią. Nie znam takiego kawału. Jeżeli chcesz go powiedzieć, to musisz się liczyć z dłuższą karą. A wiesz, co robimy z takimi, co opowiadają żart o zakonnicach? Nie wiem, ale ona ogólnie miała wypić wodę święconą. No to się dowiesz. Ale ja nie... Halo? W sensie, wie pan, ja nie chcę chyba, ale w sensie... Nie mów do mnie pan, mów do mnie Lord Estoro. A może być Jarek? Może być Jarek. Dobra. Dobrze, proszę za mną. Czy ty w ogóle zdajesz sobie sprawę, co będziesz robić przez resztę wszechczasów? No, ty właśnie chciałeś o to zapytać, w sensie to jest jakiś hotel? No, w sensie do tej pory, nie, to nie jest pokój. Nie jest hotelowy pokój, to jest piekło. Ty będziesz tu cierpieć. Twoja planowana kara... Zaraz będzie dzień, proszę pana. Prosta. Widzi pan, zaraz będzie dzień. Tutaj panuje wieczna ciemność, durniu. Jarek, ale popatrz, przecież tam... faktycznie. Proszę za mną. No dobra. Na początku planowaliśmy tutaj z ludzkiem dosyć luźną karę. Miałeś po prostu liczyć do 1000, ale skoro powiedziałeś żart o zakonnicy, ja właściwie ale nie powiedziałem. Ale chciałeś. Nie chciałem. No będziesz przez resztę życia płonąć w lawie, wyjadany przez kolce i zjadany przez szczury, po czym twoje ciało będzie odrastać, a ty będziesz przeżywać męki na nowo. Naprawdę, zanim pójdziesz, chcę tylko ci zadać pytań kilka, bo ty już przygotowałeś na ciebie lawę, tutaj będziesz się płonąć. Powiedz mi... Ale super. Wytłumacz mi, czy jest coś, o co chciałbyś spytać przed tym, aż odbędziesz swoją karę, bo... Mogę się jakoś odwołać? A gdzie jest dealer? Odlać. Odwołać. Dealer żyje. Dealer został na wyspie. A to nie może go pan za... Jarek. Jarek. Nie kontroluj tego, co się dzieje na tamtym świecie. Moją rolą jest tylko nie pomyliłeś mnie z nim? W sensie... Spadłeś. To a propos życzenia ręką tu... Dobra. Dobra, nieważne. W takim razie może... jest jakiś sposób, bym udowodnił swoją niewinność?
Udowodnij mi winność. Ty wiesz, o czym mówisz? Gdybyś nie. był niewinny, to byś w życiu tu się nie znalazł, więc wąt do lawy. Wąt do lawy i płoniemy do końca świata. Ale to już? Tak? Myślisz, że ja mam tyle czasu dla ciebie? Myślisz, że ja nie miałam co robić i że nie mam 10 tysięcy dobra, ale, tutaj? Ale ja chcę na wyspę wrócić. Na wyspę wrócić. Na wyspę. Dobra, nie, jednak Słuchaj. Nie chcę. Jednak nie chcę. Nie chcę na tą wyspę. Wrócimy na wyspę. Ale ja chcę do lawy. Kolei. Ja chcę do lawy, naprawdę. Ja nie chcę do wyspy. Gówno do lawy. Wracamy na wyspę Kerogo. Ale ja nie chcę na wyspę. Poznajesz to miejsce? Damianie, nie mamy czasu. Czy poznajesz to miejsce? Tak, poznaję. Skąd ja mam pochodnie? Zorientowaliście się pewnie, że to jest zaraz, z tego świata. Tam jest mój domek. Czy ja jednak żyję? Twój domek. Nie żyjesz, Damianie. Właściwie, technicznie rzecz biorąc, żyjesz, ale i tak za chwilę ci zabiorę sport do piekła, więc wlatuj na dół. Pokażę ci coś. Ale ja nie umiem latać, ale dobra, skacz. Oj! Nic nie ma w tym dziwnego, prawda? Ale chodzi o ten spodek? Tak, o ten spodek, damy. Znaczy, no faktycznie, te ściany są takie trochę dziwne. Przychodzi, widzi statek kosmitów, co robi, idzie dalej? Czy to ma sens? No, tak, a co mieliśmy zrobić? Wyspa, której nie ma na mapie. Na pewno to jest dobry pomysł, żeby tu wejść, prawda? Sam się prosiłeś o tę śmierć. Sam się prosiłeś od samego początku, Damian. No ale, ty nie zabiło mnie UFO, tylko... Gdybyś postępował jak racjonalny człowiek, w życiu byś tutaj nie skończył. A teraz powiedz mi, czy ty w ogóle masz rozum i godność człowieka? No tak, a dlaczego nie? To czemu do cholery jasny byłeś na tej wyspie tak długo? No bo chciałem, ciekawość mnie kusiła, no. Ciekawość. Nie słyszałeś? Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Gdzie skończyłeś? W piekle. A dobra, ale to możemy się jakoś... Aha, ja już nie żyję, tak? Tak. Zakrwawiony domek. Nie ma chyba lepszego miejsca na nocy jak. Znaczy, a nie ma w ogóle innego, chociaż nie, w sumie był nasz statek. Nasz statek, no właśnie. Ale on został spalony. Teraz został byśmy też... spalony dlaczego? Bo siedzieliście tu durnie przez kilka nocy. Ale to co mogliśmy zrobić? Jak mogliśmy stąd uciec? Jak stąd uciec? Wrócić na statek, tak stąd możecie uciec. Ale na nasz statek nie było paliwa. Nie, durniu, ten statek obok. A ten statek? Ten statek to co? Ale... Nie ale można podpłynąć. A gdzie on jest? Halo? Jak to gdzie on jest? Obok waszego statku, nie byłeś tu... No nie, pierwszy... Nie widzieliście go statku. Nie, to tutaj jest statek, naprawdę? To jest w pełni funkcjonalny statek, tak. Ale to coś teraz zmienia i tak nie żyje, prawda? Teoretycznie, gdybyś znalazł sposób na przekazanie tej informacji swojemu kompanowi, pewnie by coś mu to dało, ale takiej opcji nie ma, więc no nie żyje. Nie ma. Ale... Tak nie żyjesz, ale no i tak zaraz idziemy do piekła z powrotem. Ale to... Co? Coś masz do powiedzenia? To jedyna opcja, by się stąd wydostać, ten jakieś statek? Ale... Wracamy do piekła, koniec. Nie, ale jakaś to jedyna opcja ucieczki? Znaczy, to jest ten drugi statek obcych po drugiej stronie wyspy, no nie, ale to jest ale ten drogi. Chodzi o ten pod ziemią? Nie, no ten drugi statek obcych, to trzeba źle mówię, niewyraźnie. Ale co ci jest ten drugi statek obcych? No co ja jestem twoja pani z... kustosz jestem? Kustosz? Nie jestem pani kustosz, jestem pan... Jak pa, nazwałeś? Pani Natalia Kustosz. O mój Boże, dobra, wracamy do piekła, Damian. Chodź za mną, tam są wrota. Ale ja nie chcę... Nie Coś widać mnie! Powiedzenia? Cholera, gdzie on jest? Damian! Gdzie jesteś? Wracamy do piekła! Zaraz cię znajdę, ty cholerny bobl zajmowie. Nie, schowasz się przede mną. Okej. Okay. Ty jesteś. Okej, okay, teraz byle na ten statek. On ci sobie tam poszedł. Dobra, nie ma co się stresować. Jestem tutaj, na ziemi. Odpłynę sobie nim, na spokojnie. Już prawie. Doknes! Ale co? Ja nie mogę, to działa! Dealer, byłem tak blisko, Stary, obiłeś się cały. Ale... Zaniłeś przytomność, myślałem, że sobie zejdziesz normalnie. Wiesz co się działo? Wiesz gdzie ja byłem? Byłem koło statku, byłem w piekle. Doknes, ty spałeś, wiesz gdzie ja byłem? No, nie wiem, ale na pewno masz same gadki na sobie. No właśnie, i słuchaj, ta historia jest dziwna, ale musisz ją posłuchać. Słuchaj, stary,